Był ze mną od kiedy tylko pamiętam. Gdy byłem małym chłopcem, dawał o sobie znać jako cichy szept w mojej głowie. Będąc młodym nastolatkiem, słyszałem jego słowa już znacznie lepiej. Z każdym kolejnym rokiem zdawał się zaznaczać swoją obecność wyraźniej i wyraźniej. W dniu moich 18 urodzin w końcu po raz pierwszy go ujrzałem. Pojawił się niespodziewanie, gdy spojrzałem w lustro. Obecnie mam 30 lat i pojawia się już wszędzie. Czasami po prostu siedzi na kanapie, gdy wracam do mieszkania. Potrafi też przyjść do mnie w nocy, kiedy szykuje się do spania i usiąść na łóżku. Przez długi czas nie wiedziałem, dlaczego się pojawiał. Nie rozumiałem, czemu akurat przychodził danego dnia, w danej chwili. Początkowo nawet trochę mnie to przerażało. Jednak kiedy w końcu skojarzyłem fakty i poznałem wzorzec jego działania, wszystko się zmieniło. Kiedy się pojawiał, wiedziałem już, że wszystko będzie dobrze. Otóż widzicie, odwiedzał mnie zawsze wtedy, gdy w moim życiu działo się coś złego. Niezależnie od tego, czy miałem kłopoty finansowe, ktoś sprawił mi jakąś przykrość, zrobił krzywdę, czy gdy starałem się o awans w pracy. On przychodził, pocieszał mnie, rozmawiał ze mną, dawał dobre rady. A co ważne, zdawał się w jakiś magiczny sposób rozwiązywać wszelkie moje problemy. Po prostu kładłem się spać, a gdy otwierałem oczy, wszystkie moje zmartwienia znikały, jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki. Pierwszy raz, tak na poważnie, pomógł mi, gdy byłem jeszcze w podstawówce. Należałem raczej do tych cichych, wycofanych dzieci. Nie umiałem nawiązywać przyjaźni, nie wiedziałem, o czym rozmawiać z rówieśnikami. Byłem wyrzutkiem, niepotrafiącym się dostosować. Jak pewnie wiecie, dzieciaki potrafią być okrutne dla takich jak ja, innych od wszystkich. W mojej klasie była grupa chłopców, których główną rozrywką stało się gnębienie mnie. Przewodził im chłopak o imieniu Tobi. Warto zaznaczyć, że wyróżniał się największym okrucieństwem z całej gromady. Był bardzo wysoki i silny jak na swój wiek. Na wszystkich zdawał się patrzeć z góry, nawet na nauczycieli. Sprawiał w szkole wiele problemów, jednak wszystko uchodziło mu płazem. Była to pewnie zasługa jego bogatych rodziców, którzy praktycznie utrzymywali naszą szkołę. Tobi pobił kogoś w trakcie trwania przerwy? Za kilka dni w szkole pojawiały się nowe ławki. Tobi obciął dziewczynie z naszej klasy warkocz. Do szkoły spływały fundusze na remont sali gimnastycznej. Takich sytuacji było wiele, uwierzcie mi. Był właściwie nietykalny. Dyrektorka nie zawiesiłaby go w prawach ucznia. Przecież wtedy pozbawiłaby szkołę regularnych i wysokich darowizn. Szczerze mówiąc, można było odnieść wrażenie, że wyskoki Tobiego były jej nawet na rękę. Ja, mały, cichutki chuderlak o ciemnych włosach, byłem jego ulubieńcem. Po prostu uwielbiał mi dokuczać, znęcać się nade mną na różne sposoby, razem ze swoją małą grupą wyznawców. Pochodziłem z biednego domu. Rodzice robili co mogli, żebym chodził najedzony i miał się w co ubrać, ale nie byli w stanie zapewnić mi większych luksusów. Właśnie takimi jak ja, Tobi zdawał się gardzić najbardziej. Robił wszystko, żebym czuł się gorszy, żebym wiedział, że nie stać mnie na markowe ubrania, najnowsze zabawki. By koledzy i koleżanki z klasy patrzyli na mnie jak na śmiecia, brudasa i biedaka.
Nie jestem też w stanie zliczyć, ile razy moja głowa wylądowała w jednej ze szkolnych toalet. Ile razy wytrącał z moich rąk tackę z jedzeniem, gdy szedłem przez szkolną stołówkę. Jak często zmuszał mnie potem do jedzenia tego, co spadło na podłogę. To było straszne. To było za dużo. Całe noce płakałem w poduszkę, a jeśli już udało mi się zasnąć, moczyłem się w nocy. Po prostu się bałem. Bałem się chodzić do szkoły. Wiedziałem, że każdy dzień w tym budynku będzie męką. Ale nie chciałem martwić rodziców. Mieli tyle na głowie, tak ciężko pracowali. Nauczyciele przecież i tak by mi nie pomogli. Zaciskałem zęby i starałem się znosić to jak najlepiej. W końcu znalazłem coś, co trochę pomagało mi przetrwać te wszystkie złe dni. Zacząłem rysować. Stało się to moją odskocznią, pasją. Na kartkach papieru mogłem tworzyć swój własny, lepszy świat. Był piękny, bezpieczny, pozbawiony tej brutalności. Na 11 urodziny dostałem od rodziców profesjonalny zestaw kredek. Prezent idealny. Wiem, że zbierali na niego bardzo długo. Wiem, ile musieli sobie odmówić. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo mnie tym prezentem uszczęśliwili. Wpadłem w szał rysowania, a z pudełkiem moich kredek nie rozstawałem się nigdy, nawet idąc do szkoły. Pewnego zimowego dnia szedłem przez szkolny korytarz, chcąc dostać się do swojej szafki. Oczywiście, Tobi ze swoją ekipą już przy niej na mnie czekali. Ten jego cholerny uśmieszek na twarzy, to aroganckie spojrzenie. Otworzyłem szafkę i zacząłem przekładać do niej podręczniki z plecaka. Co tam z łamasie? Chyba dawno się nie myłeś, bo cuchniesz na kilometr. Może pomożemy ci wykąpać się w szkolnej toalecie, co? A może jesteś głodny? Słyszałem, że woźny dokładnie wyszorował dzisiaj twój talerz. Powiedział Tobi, zatrzaskując szafkę przed moim nosem. Tobi, proszę, daj mi spokój. Odpowiedziałem, wiedząc, że i tak nic to nie da. Chłopaki, ciekawe co Brudas ma dzisiaj w plecaku. Już od dłuższego czasu nie przetrzepaliśmy jego śmieci. Silnym ruchem ręki wyrwał plecak z mojej dłoni, a następnie wysypał jego zawartość na podłogę. O, na co my tu mamy? Kredki? Brudas pewnie lubi rysować ten szałas, w którym mieszka, co? Wziął do rąk metalowe pudełko z kredkami, po czym je otworzył. Wiecie, co robić, chłopaki. Szybko i sprawnie, na małe kawałeczki. Rzucił Tobi, spoglądając na swoich towarzyszy. Patrzyłem, jak moje kredki, moje ukochane kredki, są niszczone na moich oczach. Jak te potwory łamią je swoimi okropnymi łapami, depczą je buciorami. Tak bardzo je kochałem. Tak bardzo lubiłem dzięki nim uciekać do swojego świata, który teraz nieodwracalnie rozpadał się na setki kawałków. Po moich policzkach poleciały łzy. Nie wytrzymałem. Uciekłem do jedynego miejsca w szkole, w którym czułem się chociaż trochę bezpiecznie, do składziku na miotły. Usiadłem, opierając się o ścianę. I cicho wyłem za zamkniętymi drzwiami ciasnego pomieszczenia. W pewnym momencie usłyszałem cichy głos, szept. Już dobrze, James. Już dobrze. Nie przejmuj się nimi. Wszystkim się zajmę, obiecuję. Nie płacz. Odpocznij. Śpi. Ten głos w mojej głowie, ten szept, brzmiał zupełnie jak ja.
Nawet nie wiem kiedy. Moje powieki zrobiły się takie ciężkie. Odpłynąłem. Zasnąłem. Gdy się ocknąłem, czułem się zupełnie inaczej. Nie umiałem tego wyjaśnić. Po prostu wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. Miałem przeczucie, że coś się zmieni, że coś już się zmieniło. Wyszedłem z ciasnego składzika. Chciałem wrócić po swój plecak, mając nadzieję, że ciągle znajdę go przy szafce na korytarzu. W połowie drogi do szafki coś mnie jednak zatrzymało. Przy schodach, które mijałem, zebrała się spora grupa dzieci i nauczycieli. Panowało wielkie poruszenie. Co się dzieje? Wtedy to ujrzałem. Na schodach leżało powyginane ciało Tobiego. Z jego głowy sączyła się krew. Nie ruszał się. Nie oddychał. Nie żył. A tu masz coś na nowe kredki. Z pozdrowieniami od Tobiego. Sprawdź w prawej kieszeni. Znowu wybrzmiał ten cichy głos w mojej głowie, tak podobny do mojego. Włożyłem rękę do kieszeni spodni. Papier. Moje opuszki poczuły papier. Jakimś magicznym sposobem w mojej kieszeni znalazło się $100. Następnego dnia kupiłem sobie nowy zestaw kredek. Lepszy. Nie do końca wiedziałem, co się stało. Nie wiedziałem, czy głos w mojej głowie miał z tym coś wspólnego, czy był to czysty przypadek. Ale znowu byłem szczęśliwy. Odzyskałem spokój. Śmierć Tobiego została uznana za nieszczęśliwy wypadek. Podobno zwyczajnie się poślizgnął i spadł ze schodów. Od tamtego wydarzenia, w miarę upływu lat, głos w mojej głowie zaczynał pojawiać się coraz częściej. Czasami szeptał mi tylko jakąś radę. Czasami głośno krzyczał, kiedy szybko potrzebowałem pomocy. Gdy było już naprawdę źle, sprawiał, że zasypiałem. Budziłem się, a problem znikał. Znikał jak kiedyś Tobi. Potrzebowałem gotówki. Po mojej krótkiej drzemce głos prosił mnie, bym dokładnie przeszukał szafę w moim pokoju. Ktoś sprawiał mi przykrość? Niespodziewanie znikał z mojego życia, zapadał się pod ziemię. Już wtedy zaczynałem wierzyć, że mam swojego anioła stróża. Nadeszły wakacje i dzień moich 18 urodzin. Uwierzcie mi, nigdy tego dnia nie zapomnę. Nie dlatego, że był szczęśliwy, wręcz przeciwnie. Był to chyba jeden z gorszych dni w moim życiu. Nic nie boli tak mocno, jak utrata miłości, pierwszej prawdziwej miłości. Na imię miała Megan. Byliśmy parą od 2 lat. Była wprost idealna, rozumiała mnie. Respektowała to, że nie lubię obracać się w towarzystwie innych ludzi, że nie jestem typem imprezowicza. Czas, który spędzaliśmy razem, był niesamowity, cudowny. Sposób, w jaki się do mnie uśmiechała, w jaki na mnie patrzyła. Wtedy myślałem, że nie potrzebuję od życia już nic więcej. Mając ją, miałem wszystko. Kochałem ją. Ach, ta szczenięca, ślepa miłość. To właśnie w moje 18 urodziny powiedziała mi, że to koniec. Że już dłużej nie może, nie potrafi udawać. Wytknęła mi, jaki to nie jestem nudny, ciągle smutny i że nie umiem się nawet dobrze bawić. Wyznała mi również, że w jej życiu jest ktoś jeszcze. Od kilku miesięcy spotykała się z Garym, moim jedynym i najlepszym przyjacielem. Wszystko było kłamstwem. Moje życie było obłudą. Jedyne dwie osoby, które do siebie dopuściłem,
okazały się tymi, które zraniły mnie najbardziej. Jak się domyślacie, tego dnia nie świętowałem rocznicy swoich narodzin. Raczej płakałem gdzieś w kącie, żałując, że w ogóle się urodziłem. Jak mogli mi to zrobić? Jak mogli mnie tak skrzywdzić? Po kilku godzinach rozpaczania udałem się do toalety, aby przemyć zapuchnięte oczy. Nie chciałem, żeby rodzice po powrocie z pracy zobaczyli mnie w takim stanie. Pochyliłem się nad umywalką i zacisnąłem powieki, umieszczając twarz pod strumieniem wody. Gdy się podniosłem i spojrzałem w lustro, prawie dostałem zawału serca. W lustrze dostrzegłem swoje odbicie. Odbicie, które szeroko się uśmiechało, a przecież na mojej twarzy nie gościła radość. Po kilku sekundach wpatrywania się w nie, nagle rozchyliło usta i zaczęło do mnie mówić. Wszystkiego najlepszego, James. Wszystkiego najlepszego. Zobacz, jak wyrosłeś. Nie przejmuj się nimi, nie byli ciebie warci. Pamiętaj, zawsze masz mnie. Możesz na mnie liczyć. Nigdy cię nie skrzywdzę. Słyszę twoje myśli, James. Wiem, że chcesz, żeby zniknęli. Wszystkim się zajmę. A ty? Ty teraz śpi. Nie wiem, czy ten głos dochodził z lustra, czy wybrzmiewał tylko w mojej głowie, ale słyszałem go bardzo wyraźnie. Przemówiło do mnie własne odbicie. Kopia mnie. Zrobiłem się senny. Zrobiłem się taki senny. Odpłynąłem. Ocknąłem się dopiero następnego dnia. Leżałem w swoim łóżku. Nie mam pojęcia, jak się w nim znalazłem. Widocznie przez sen udało mi się do niego jakoś doczołgać. Pamiętam, że po przebudzeniu momentalnie udałem się do kuchni i złapałem za dzbanek z wodą, opróżniając go w okamgnieniu. Co, pobalowało się wczoraj, co? Chyba się nie wyspałeś. Ale dobrze, 18 urodziny trzeba świętować. Powiedział mój ojciec, który akurat siedział przy kuchennym stole, jedząc śniadanie. Nie wiem, o czym mówisz, rzuciłem. Dni mijały, a ja modliłem się, żeby przypadkiem nie wpaść na Megan i Garego, gdzieś na ulicach naszego małego miasteczka. Wiedziałem, że szanse na to są duże, ale nigdy do tego nie doszło. Szczerze mówiąc, nie musiałem obserwować ich aktywności nawet w social mediach. Trochę tak, jakby z dnia na dzień zupełnie się rozpłynęli. Przestali wychodzić z domu, udzielać się w internecie. Dopiero po kilku tygodniach dowiedziałem się, że rodziny Megan i Garego zgłosiły ich zaginięcie. Ciekawa sprawa, do dzisiaj nie została wyjaśniona. Czy było mi przykro? Nie, nie tęskniłem za nimi. Byłem szczęśliwy, że zniknęli z mojego życia, a moje rany mogły się w spokoju zabliźnić. W ciągu kilku następnych lat spotkało mnie jeszcze kilka przykrych sytuacji, jak to w życiu bywa. Ale on zawsze tam był, drugi ja. Wiedziałem, że mogę na niego liczyć. Materializował się już obok mnie. Byłem w stanie go dotknąć, usiąść z nim na kanapie. Nie ograniczała go już moja głowa i lustra. Drugi ja. Mój anioł stróż. Dobry duch. Nie mówiłem nikomu o jego istnieniu. Bo też po co? Nikt nie musi wiedzieć, że dzięki niemu jest mi w życiu trochę łatwiej, że trochę oszukuję. Po tym, co przeszedłem, należy mi się taka pomoc. Właśnie. Muszę się wam czymś pochwalić. Ostatnio dostałem awans w pracy.
Wyobraźcie sobie, że jedyna osoba, która również starała się o moje stanowisko, gdzieś się rozpłynęła. Sam był strasznym gburem. Zawsze robił mi pod górkę. Chciał mnie wygryźć. Dobrze wiedział, że jestem znacznie lepszym architektem od niego, więc kilka razy podrzucił mi niezłą świnię. Tak bardzo się bałem, że starając się o tę samą posadę, również zagra nieczysto. Ale przyszedł on. Drugi ja. Powiedział, że wszystko będzie dobrze, że mam spokojnie zasnąć. I wiecie co? Gdy obudziłem się następnego dnia, zadzwonił do mnie szef, mówiąc, że to ja dostaję awans. Podobno sam zawalił ważny projekt. Nie wysłał go do rana, jak obiecał. Przestał nawet odbierać telefony. Zupełnie nie było z nim kontaktu. Zresztą do dzisiaj się to nie zmieniło. Pamiętam, jak mi wtedy ulżyło. Ta wiadomość bardzo poprawiła mi humor. Po tym, jak tamtego szczęśliwego ranka udało mi się zwlec z łóżka i dojść do łazienki, uderzył mnie widok leżących w wannie ubrań. Moja ulubiona koszula i spodnie. Całe w błocie i jakiejś czerwonej substancji. Jeszcze ten pasek, który chyba nie należał do mnie. Bardzo dziwne. Normalnie bym się tym przejął. Chyba każdy by się przejął. Ale drugi ja zapewnił mnie, że nie warto zawracać sobie tym głowy. Doradził mi, bym spakował wszystko do worka i wrzucił do pieca. Oczywiście tak zrobiłem. Zawsze słucham się jego rad.